dobry Państwu. O cudownej porze w 4:30 nad ranem jest Justyna Widawska. Jak zwykle witam bardzo gorąco i serdecznie w zagadkowej jedynce. I tutaj na początek od razu reżyser nas zbombardował bardzo trudną zagadką. Dlaczego? Dlatego, że program jest ekspresowy, absolutnie ekspresowy. Naprawdę nie wyobrażam sobie, że mógłby być krótszy. Dlatego bardzo szybko się przywitamy, Justyna Widawska. Moi drodzy, pamiętajcie, że zagadkowa jedynka jest programem na żywo, także bardzo proszę już nie odchodzić teraz od telewizorów i postarać się rozwiązać naszą zagadkę. Zagadka polega na tym, aby uzupełnić brakujące litery i odczytać przysłowie. No i to właśnie, ponieważ jest bardzo niewdzięczną kategorią, bo albo się zna przysłowie, albo nie do końca, to bardzo proszę zwrócić uwagę na ten schemat. Wiele liter naprawdę jest ukrytych, także nie zgadujmy, dobrze? Spróbujmy się przez moment skupić, tak żeby na pewno bardzo szybko tę zagadkę rozwiązać. Płacę stówkę, szybciutko przypominam zasady i już czekam na pierwszego zwycięzcę, który wygra od razu stówkę, także myślę, że nagroda jest bardzo dobra już na samym początku. Pamiętajcie, że w naszym programie mogą brać udział tylko i wyłącznie widzowie pełnoletni. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Pamiętaj, że za każde zrealizowane połączenie zapłacisz, także za to, które nie połączy cię ze studiem, ale zapłacisz za połączenie, a nie za czas jego trwania. Nagrodę zaś zdobywasz, udzielając poprawnej odpowiedzi na antenie, a szczegóły znajdziesz na www.sms.tvp.pl. Tak jak powiedziałam raz jeszcze, moi kochani widzowie, no może ktoś ogląda nas po raz pierwszy, to też bardzo proszę się nie wystraszyć. To nie chodzi o to, że trzeba być stałym widzem programu Pierwszego Telewizji Polskiej o tej porze, żeby móc wziąć udział w zagadkowej jedynce. Otóż nie. Zagadkowa jedynka jest programem, w którym możesz wziąć udział tu i teraz, nawet jeżeli widzisz program po raz pierwszy w życiu. Chodzi o to, żeby rozwiązać zagadkę bardzo, bardzo szybko, po czym trafić tutaj do mnie do studia na żywo do programu. A jak? No właśnie 704-304-000 to jest ten numer, który funkcjonuje i z telefonu stacjonarnego, i z telefonu komórkowego. Bardzo szybko dzisiaj mówię. Ale muszę bardzo szybko przekazywać informacje, bo tak jak od razu wspomniałam na samym początku, program jest bardzo, bardzo, bardzo krótki i naprawdę nie mamy czasu na to, żeby coś nam umknęło. A na pomyłkę to już w ogóle nie mamy czasu, dlatego wolę wytłumaczyć jasno i klarownie, żeby nie było żadnych wątpliwości. Chodzi o polskie przysłowie, także nie jakieś innonarodowościowe, polskie przysłowie nasze, a ponieważ zagadka, tak jak powiedziałam, no, musi już być na wyższym poziomie, żebyśmy zdążyli rozdać duże pieniądze, no to dlatego jest tyle wyrazów i tak mało liter. Ale postarajcie się złapać tego stwierdzenia, że to jest jednak przysłowie, dobrze? No bo skoro to przysłowie, to oznacza po pierwsze, że jest szansa, że w głowie gdzieś wam tam siedzi. Po drugie, ogromna szansa, że jeżeli już w tej głowie siedzi, to rozwiązując 2-3 pierwsze wyrazy, chociaż tutaj, no, jeśli chodzi o 3 pierwsze, to ten trzeci trzeba zgadywać absolutnie, bo w ogóle nie ma żadnej litery na przykład. Ale kiedy już to 2 pierwsze rozszyfrujecie, to ogromne prawdopodobieństwo, że nie trzeba będzie więcej rozszyfrowywać, bo już będziecie mogli spokojnie sobie przypomnieć, patrząc na schemat. Czas nas goni, nie słyszę telefonu. Już ostatnia szansa się pojawiła, ale kochani, tak jest, kiedy mamy dosłownie kilkanaście minut programu. I tutaj naprawdę nie przesadzam. To jest program, który musi ekspresowo, szybciutko nam tutaj iść do przodu. Ekspresowo muszą być rozwiązywane zagadki. No dobra, mamy 1000 zł, mamy mały bonus, a to oznacza, że mogę wziąć tutaj w dłoń kopertę, żeby potem nie szukać jej nigdzie. Tutaj jest 5 krótkich pytań z wiedzy ogólnej, czyli 100 zł to jest ta nagroda gwarantowana za przysłowie, plus 900 zł bonus, łącznie nawet 1000 zł do wygrania, także reżyser nie patyczkuje się, jak widzicie, próbuje nadrobić ten czas, którego nie mamy. Widzimy się dziś drugi raz w tym tygodniu, także całkiem nieźle, bo ostatnio widywaliśmy się bardzo rzadko. No ale, kochani, widzimy się tak krótko, że już muszę ograniczyć czas trwania tej zagadki. 10 chwil. Ja sama nie nadążam za tym, co się dzieje na ekranie, także też nie przejmujcie się, jeśli nagle natłok informacji was zastopował. Po prostu skupcie się na zagadce, dobrze? Polskie przysłowie, nawet 1000 zł do wygrania, ale mamy tylko i wyłącznie 10 chwil na to, żeby się na zagadce skupić, rozwiązać ją, sprawdzić, czy na 100% wszystkie wyrazy są dobrze ułożone, bo mamy jednak ten schemat, prawda? Mamy schemat, którym mamy się kierować, no i oczywiście wybrać numer telefonu, jeśli już wiesz, jaka jest odpowiedź, 704-304-000.
9 chwil, bardzo szybko się wszystko dzieje. Naprawdę ja dzisiaj, mając doświadczenie, ciężko jest mi nadążyć. Poproszę o 2000 zł. Okej, okay. Mamy 2000, ale mamy tylko 9 chwil. Bardzo proszę, skupcie się, bo naprawdę, jeśli chodzi o przysłowia, potraficie się mylić i to potraficie się mylić, kiedy macie wszystkie litery, kiedy po prostu trzeba je uporządkować, a tutaj liter nie ma. Tutaj większość liter to są takie, które trzeba sobie z głowy uzupełnić. Dlatego bardzo proszę, skupcie się na tej zagadce, tak żeby przez dwie minutki, minutkę na nią patrzeć, dobrze? 9 chwil, sprawdzamy, czy jest ktoś, kto ma już rozwiązanie, bo więcej czasu nie mamy, ale bardzo proszę, skupcie się, patrzcie na tę zagadkę, rozszyfrowujcie te wyrazy, ale tak, żeby nam żaden nie umknął. I próbujcie tak myśleć o tym przysłowiu bez regionalizowania, dobrze? Bez wplatania słów, które tylko w danych regionach, w danym przysłowie funkcjonują. To jest taka forma przysłowia, która w całej Polsce funkcjonuje. 8 chwil, 2000 zł, czyli tutaj dzieje się naprawdę, jeśli chodzi o pieniądze. Niestety dzieje się też, jeśli chodzi o ten czas uciekający. Przypominam, program najkrótszy, jaki mogę sobie wyobrazić. No nie ma krótszych zagadkowych jedynek niż ta dziś. Także bardzo proszę o skupienie. Bardzo proszę o to, aby telefonowały tylko konkretne osoby, dobrze, które na pewno wiedzą, o co chodzi, na pewno znają odpowiedź i na pewno chcą wybrać. Też próbuję razem z wami tutaj poskładać, no tylko jest takie fajne przysłowie polskie, też dość trudne, ale tutaj pasuje do tej sytuacji: z pustego i Salomon nie naleje, prawda? No właśnie, tutaj może reżyserowi powinno coś to przysłowie powiedzieć, bo naprawdę bardzo dużo liter ukrytych, bardzo dużo liter nie ma, bardzo dużo się trzeba po prostu domyślać, a to nie jest dobre. Słuchajcie, no piąta jeszcze nie zawitała na zegarkach. Słońce jeszcze nie wstało, jeszcze nie wstanie przez jakiś czas, a my mamy tylko 5 chwil na to, żeby rozwiązać zagadkę. No dobrze, to w takim razie, skoro reżyser tak chętnie dziś podrzuca nam tej gorącej atmosfery, to ja poproszę 3000 zł. No bo ciężko, naprawdę bardzo ciężko jest, reżyser nie pomyślał. Ja rozumiem, że jest bardzo krótki program i reżyser chciał od razu wystartować z większą gotówką, ale no jednak stopniowanie trudności w zagadkowej jedynce to jest to, co trzeba robić, kiedy startuje się z programem o 4:30 nad ranem. Dziś nie było stopniowania trudności, od razu bach, poszła na ekran najtrudniejsza zagadka. I to chyba dlatego, nie słyszę jeszcze pierwszego telefonu w dzisiejszym programie, bo przysłowie, tak jak powiedziałam, są bardzo niewdzięczną kategorią. Albo ktoś perfekcyjnie zna przysłowia i potrafi od ręki bach, bach, bach rozwiązać. Tylko tutaj, no właśnie, co z tego, że ktoś zna przysłowia, kiedy musi sobie najpierw wymyślać, domyślać się, jakie są wyrazy. Ale są też takie osoby, które nawet gdyby miały wszystkie litery, to nie będą potrafiły poskładać tych liter, bo przysłów nie znają. Także dziś tylko i wyłącznie dla fachowców w dziedzinie przysłów mamy 4 chwile. Czy jest taka osoba, która zna odpowiedź przed telewizorem? Zapraszam, bo dla mnie ogromną radością jest rozdawanie pieniędzy, szczególnie kiedy to jest 3000 zł, bo to są ogromne pieniądze, naprawdę, a tyle mogę rozdać pod warunkiem, że zadzwoni do mnie konkretna, skupiona, inteligentna osoba. No ale to, no, no właśnie, tutaj tak mówię reżyserowi o tym trzecim wyrazie, mamy 3 chwile, to może skorzystam z okazji adekwatności. 3 chwile tylko i wyłącznie pozostały, ten trzeci wyraz nie ma ani jednej litery. Spróbuj może chociaż jedną literę tam dorzucić w tym trzecim wyrazie, co? Okej, okay. Literka N, no niewiele to zmieniło, jeśli chodzi o obraz tej zagadki, ale przynajmniej ten trzeci wyraz nie jest taki goły i pusty. Mamy 3 chwile dosłownie. Także bardzo szybko trzeba myśleć, bardzo szybko trzeba łączyć to, co mamy, z naszą wiedzą i z tym, co pamiętamy na temat przysłów. Słuchajcie, 2 chwile i za moment będzie po zagadce, także jeżeli coś ci to mówi, ja cię bardzo gorąco i serdecznie zapraszam. Ja wiem, że zagadka jest bardzo trudna i będąc na twoim miejscu miałabym ogromny problem, mimo że przysłowia w moim życiu gościły bardzo często i goszczą, a
ale to przysłowie ma bardzo dużo wyrazów. Ma mnóstwo braków literowych. Jeszcze nie ma piątej nad ranem. Także wszystko niestety przeciwko nam. Wszystko przeciwko nam. Poza kasą tutaj powiem, bo kasa naprawdę duża, nawet 3000. Uwaga, uwaga. Ostatni moment. Spróbujmy razem wybrać numer. Dobrze, mówię do osoby, która na 100% już wie, że ma odpowiedź. Próbujemy razem. Uwaga. 704. 304. 000. Stacjonarny i komórka, numer brzmi dokładnie tak samo. Miałabym już telefon. Obawiam się, że gdyby ktokolwiek znał rozwiązanie i widział, miałabym telefon. Okej, okay, zero na ekranie. Jeszcze czekamy chwilkę. No ja nie ukrywam, że czekam na dźwięk telefonu, bo jakby od reżysera się więcej tutaj nie spodziewam. Kto zna rozwiązanie? Kto natychmiast tutaj wpadnie do studia i poda odpowiedź? Co się dzieje? Co się dzieje? Bo czuję ogromne napięcie i nie wiem. Obawiam się, słuchajcie. No dobra, spróbujmy ostatni raz, dobrze? Bo przed momentem dyktowałam numer, ale niestety nie usłyszałam telefonu. Nie doczekałam się telefonu. Może tym razem. 704-304-0000. No właśnie tak myślałam, kończymy program. No, pędzimy dzisiaj, słuchajcie, naprawdę jest to wszystko bardzo szybko, bardzo chaotycznie, bardzo szczątkowe informacje na temat rozwiązania zagadki. Także tutaj naprawdę też no, nie będzie wiele osób, które znają odpowiedź, też nie ma wielu osób przed telewizorem, także bardzo możliwe jest. I tutaj naprawdę to nie chodzi o to, że chciałabym podbudować twoją ambicję. Bardzo możliwe, że jesteś jedyną osobą, która zna rozwiązanie w tym momencie. To może tak, poproszę reżysera, aby pokazał tak konkretnie, ile mamy czasu. Bo jeśli ktoś szuka w tym momencie rozwiązania, to też niech wie, czy ma szansę w ogóle jeszcze, czy już nie. 2 minutki, czyli raczej na wybieranie numeru telefonu. Uwaga, mówię czas, start. No to, że pojawił się ten zegar, to oznacza, że gdy pojawia się komunikat koniec programu, to my jeszcze nie żegnamy się, nie znikamy. To jest taki komunikat, który ostrzega, bo koniec programu oznacza koniec szansy na wygranie pieniędzy. I to musicie wiedzieć. Tutaj nie telefonuje się po programie. To nie jest linia, która czynna jest przez cały dzień. To jest linia, która w tym momencie jeszcze przez ponad 1,5 minuty będzie czekała na kogoś z was. Kogoś, kto zna odpowiedź i będzie miał szansę wygrać nawet 3000 zł. Uwaga, minuta i 20 parę sekund. Przypominam, głośno, wyraźnie, konkretnie i pewnie. Bez pomyłek nie zgadujemy, nie wrzucamy sobie wyrazów, które wydają nam się dobre na tym miejscu. To musi być wyraz, który faktycznie na tym miejscu funkcjonuje. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, minutka ostatnia. 50 parę sekund. No ktoś musiał sobie poradzić. Być może to są tylko moje pragnienia gorące, ale wydaje mi się, że mogę liczyć na jedną osobę. Że nie ma wielu ekspertów w tej dziedzinie o tej porze przed telewizorem, że jest za mało liter nawet dla kogoś, kto doskonale się w tej dziedzinie orientuje. Tutaj, tak jak powiedziałam, potrzebny jest znawca, potrzebna jest osoba, która od tak z kapelusza potrafi wyciągnąć przysłowie po jednym, dwóch pierwszych wyrazach. 20 parę sekund. Nie może być mowy o pomyłce. Nie może być mowy o zgadywaniu, o zastanawianiu się na antenie. To musi być konkretna, klarowna, szybka, sprawna odpowiedź. Także tylko konkretną osobę zapraszam. Ostatnie 10 sekund. 704-304-000. Uwaga. 5, 4, 3, 2, 1 i... Czekamy jeszcze moment.
Jeszcze sekundka, wiem, że kończymy program. Ale postarajmy się dać jeszcze te kilka sekund na wybranie numeru. Spróbujmy, kto to będzie? 704-304-000. Spróbujmy razem, bo jeszcze jest nadzieja. Ja jeszcze, jeszcze tego programu nie kończę. Momencik, 3 sekundki ode mnie, dobrze? Mamy przedostatni program w tym tygodniu. To jest przedostatni program w tym miesiącu. Także muszę dać szansę. 3 sekundy. 3. Liczę, bo muszę. 2. Uwaga. 1. Po raz ostatni próbuję wybrać numer z kimś, kto zna odpowiedź. 704. 304. 000. Musi się udać. Muszę usłyszeć odpowiedź bardzo, bardzo szybko, dobrze? Naprawdę musimy kończyć. To jest czas antenowy, to jest program na żywo, to są ostatnie sekundy. Kto próbuje po raz ostatni? Uwaga, uwaga. 704-304-000. Przyglądam się, bardzo trudna zagadka, ale to nie może się tak skończyć, słuchajcie. Naprawdę muszę mieć zwycięzcę w tym programie. Jeszcze chwilka, ja wiem, że musimy znikać. Jeszcze chwilka, jeszcze momencik, walczymy do samego końca. Poproszę o odpowiedź szybciutko. Gdy kota nie ma, myszy harcują. Tak, dobrze, 100 już dla pana, a teraz czytam szybciutko pytanie, bo naprawdę nie mamy czasu. Ile jest w Polsce województw? Strzelam, 49. Oj nie, tylko 16. Ale to jest czas, to jest pora. Ale panu bardzo gorąco gratuluję, że udało się panu z tą zagadką wziąć za bary, że udało się panu to przysłowie odszyfrować, bo to nie było łatwe przysłowie. Gdy kota nie ma, myszy harcują. Kochani moi, Justyna Widawska, zapraszam na jutro. Dziś już się żegnam. Jutro w 15:30 nad ranem. Zagadkowa jedynka, program Pierwszy Telewizji Polskiej. Do zobaczonka.